Dzień dobry, piąteczek. Czy może być lepszy poranek? No nie może być. Tomek Kamel, Izak Szan i wszystko robimy dzisiaj dla Państwa, żeby ten piątek był wyjątkowy i wspaniały. Nawet dywan wytrzepaliśmy, żeby był czerwony, czyściutki i żeby nasza gwiazda dywanu chciała się po nim przespacerować. Dokładnie. Oto jest Ania. Czy to prawda? A jeśli chodzi o jej imię? Szczoteczki do zębów? Nie, no okej. Szczoteczki do zębów, no ale... Franciszek Starowiejski, jeden z najsłynniejszych współczesnych polskich malarzy, kolekcjonował co? No co? Swoje obcięte paznokcie. O fu. Był tam jakiś taki, wiecie, spoik. Nieźle. Ja, tego nie było, to się wytnie. Dobra, ja, to nie to, gdy Edyta Górniak komu odmówiła? Z Princem? Z Princem. Prince ubiegał, zabiegał o to, żeby właśnie nasza diwa wystąpiła z nim, zaśpiewała z nim piosenkę, a ona odmówiła. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Stwierdziła, że on jest... Myśli też chcieli zaśpiewać z Krzysztofem Cugowskim. I co? I się nie udało, no czy się on udało? Się nie zgodził. No właśnie. Krzychu, żałuję do dzisiaj, naprawdę. No tak, no dobrze. Jeżeli mówimy o Edycie Górniak, to musimy powiedzieć też o jej ukochanym. Rafała Brzozowskiego, prawda? Tak, mam prawda. Rację, to dobrze. Prawda. Rafał Brzozowski ostatnio, słuchajcie, zrobił live.